Proszę, kurtyna w górę, kulisy mamy, tło mamy, więc był spektakl. Na pewno z udziałem brata, bo to jeden aktor z tej strony wychodził, drugi stąd. Teatrzyk Kukiełkowy dostała pod choinkę w prezencie, kiedy miała 3 lata. No i od razu oczywiście w święta zrobiła na spektakl. Puenta była genialna. Opracowanie wersji polskiej, Sonia Bohosiewicz. No i to był czas na oklaski. Nie wiem, czy to zaważyło na czymkolwiek, czy po prostu tak się złożyło. Wiesz, kiedy się zaczęło Soni śpiewanie takie publiczne? W liceum. Ha, kochana. Miała 11 lat, w 86 na weselu swojej kuzynki, widownia 70 osób i nikt niestety dzisiaj nie pamięta, co śpiewały. Pewno Majkę Jeżowską. Przyjaźnimy się od przedszkola. Założyłyśmy wspólnie taki teatrzyk podwórkowy. Skończyło się to dość tragicznie, ponieważ z jednej ze scen Kornelka wpadła do pokrzyw. Jak się młodsi urodzili, to my już byliśmy młodzieżą prawie licealną. Także był taki podział, bo to były dzieciaki, a my byliśmy młodzieżą. Telewizji nie było, także mieliśmy tylko tak naprawdę trochę zabawek i siebie nawzajem. Chcąc, nie chcąc, musieliśmy się dogadywać. Na początku na pewno była to taka relacja prawie matki z dzieckiem tak naprawdę, bo tutaj ta różnica wieku była bardzo duża. Jestem młodszy, 13 lat. Opiekowała się nami i uczyła nas. Pierwsze jakieś lekcje matematyki to właśnie z Sonią. Sonia była opiekuńcza, świetna dziewczyna. Nie było z nią kłopotów, albo przynajmniej ja nie odczuwam, chyba że mama. Nie wiem, czy była kiedyś na wagarach, ja też nie byłem nigdy na wagarach. Nie, była na wagarach, byłyśmy razem, chyba raz tylko na wagarach, na śmieszku, w Żorach. Natomiast nie miałyśmy potrzeby akurat w wagaru, bo nam się podobało w szkole. W zasadzie każdy nauczyciel, który miał z nami kontakt, mówił Soni, że będzie aktorką. W liceum wiadomo, to się już skrystalizowało, mimo że klasa matematyczno-fizyczna. Dojeżdżała do Katowic. Tam Pomyka prowadziła takie kursy przed egzaminem do szkoły aktorskiej. Ja ją zawodziłem na ten egzamin i potem na wynik. Została się za pierwszym razem. Tak to nam Sonia została aktorką. Pamiętasz? 92, 3, wicemistrz Żor. Sonia. No i potem co Szampańskiego było? Rezerwacje. Tu się zaczęło właściwie szaleństwo z filmem. Tu mamy zdjęcie ojca po premierze z córkami. Szczęśliwy, no i reżyser Palkowski. Wiesz co, pójdę już. Pan mnie będzie jeszcze po innych sąsiadach twój szukał. Dzięki za kąpiel. I na tego babki uważaj. Sonię poznałem przez ekran kinowy w rezerwacie i tak od razu zrobiła piorunujące wrażenie na mnie i nie przypuszczałem, że będę miał zaszczyt z nią egzystować na scenie. Przede wszystkim w teatrze, gdzie zagraliśmy 100 spektakli i staliśmy się w grupie przyjaciół chyba fajnymi kumplami w usta. Przeszłość to przeszłość. I tak to zostawmy. Wystarczą mi twoje dobre intencje. Przebacz, proszę. Wybaczam. Praca czeka. Pa! Ona jest moją ulubioną synową przede wszystkim. Głównie dlatego, że jest tylko jedyna. Robiłem teatr, teatrze telewizji. Wybrałem jako miejsce, jako dekorację do tego mieszkanie mojego syna. Kończymy zdjęcia i mój syn przyszedł, żeby odebrać klucze. I oni się wtedy poznali. No i tak się zaczęło. No a potem wziąłem ją jeszcze do 3 filmów. No jak mogę nie zabrać twojej synowej do filmu, zwłaszcza, że ona jest dobrą aktorką. Jakby była złą, to by się jakoś wymigał. I zagrała 3 bardzo różne postacie w 3 kolejnych filmach, udowadniając, że ma talent. Już wiem. Ona tutaj kiedyś u nas była, prawda? Tak. Dlatego ten policjant tu przyszedł. To, że jest taka nadpobudliwa czasami, dobrze działa na moją akurat korę mózgową. Rzeczywiście może być trudna, bo ona ma przeważnie zdanie swoje na każdy temat. Wiedząc o tym, ja sobie przygotowuję jakąś taktykę, żeby się nie narazić, ale żeby wygrać. Nie potrafi nic nie robić. Ona musi cały czas tworzyć, cały czas musi być coś nowego, nie może być stagnacji. Czasami jest zbyt spontaniczna, że mówi już szalejemy, piekła nie ma. Jest cały czas taka dziecinna swoboda, szczerze mówiąc. I robi kawały, i straszy, i potrafi się jakieś zakraść. Ciężko wejść po schodach nawet, szczerze mówiąc, idąc przed nią, bo może się okazać, że to będzie gonitwa po schodach za chwilę. Jest na pewno spełniona i szczęśliwa, ale na pewno jeszcze ma mnóstwo planów w głowie i będzie chciała je realizować. Od niespodzianek zawsze była Sonia. Tym razem niespodziankę ma od nas. Pierwszy raz my jej zrobimy niespodziankę.